jedziemy już na południe. Właśnie wróciliśmy do Arizony. Przestawiliśmy czas o godzinę wstecz. Czyli jestem teraz już 9 godzin od Polski znowu. Słuchaliśmy jakieś radio na falach AM. Bo FM to strasznie szumi. Widać jeszcze w tym kraju na takich odległościach AM jest popularne. Ta stacja, co myśleliśmy, że jest chińska, to chyba jest Navajo stacja. Coś mówili o Navajo, a teraz puścili jakąś muzę indiańską. Jakieś tantamy puszczają, nawołują do świętej wojny na falach AM. Jedziemy właśnie przez kraj Indian Navajo. Droga, którą jedziemy, jest z imienia właśnie jakiegoś Indianina, który był tym szyfrantem w trakcie II wojny światowej. Na stacji benzynowej cała obsługa indiańska, 3/4 klientów indiańskich. I zaraz będziemy skręcali w Indians Road. A w radiu na falach krótkich AM znaleźliśmy jakąś stację radiową Navajo. And you're listening to Dan Arnold on KTNN AM 660 101.5 FM. Wygląda, że czytają listę, kto zmarł i gdzie i kiedy będzie pogrzeb. Czasem są też na drogach takie rzeczy. To służy temu, żeby auta przejeżdżały, ale bydło nie przechodziło, bo po takich metalowych rurkach nie przyjdzie, bo im nogi podpadają. Zwiedzamy pustynię Pstrą. Siedząc w samochodzie, czekając, aż deszcz przejdzie. Pustynia Pstra za oknem. A tak wygląda Pstra pustynia. Po angielsku Painted Desert, ale mają ubogi język, co nie? U nas Pstra pomalowana. Bez deszczu. A za to w chmurach. O, dostałem jakąś kropę. Jesteśmy na punkcie widokowym na pustynię Pstrą. Kawał przestrzeni dzikiej. W ogóle w żaden sposób nie zagospodarowanej. Można po prostu wziąć namiot, znaczy wziąć permit jeszcze trzeba, czy pozwolenie z parku i pójść przez siebie. I się zgubić. I umrzeć. Park Narodowy płynie rzeka, tylko jest jeden problem. Nie ma w niej wody. A w ogóle na razie park zwiedza się w stylu amerykańskim, czyli jeździ autem od punktu do punktu i przechodzi nie więcej niż 100 metrów.
razie tak jedziemy, jeśli tylko na krajobraz zmienia. Czekamy na klocki. No, jesteśmy na miejscu, gdzie szła droga numer 66. Obecnie nie stało z niej nic oprócz postawionego dla turystów samochodu i rzędu starych słupów telefonicznych. Obecnie równolegle, jakieś 100 metrów dalej, leci droga międzystanowa numer 40. Na kraj jeden za drugim teraz pędzą ciężarówki. I my nią też będziemy jechali i jechaliśmy. A tak to wszystko już dawno zarośnięte. O, patrzcie jak się jeździ. Ciągniesz swoim kamperem tego terenówkę. A w tym miejscu zwiedzamy sobie prehistoryczne domy z lat 1200-1300, ponieważ prehistoria to wszystko, co jest przed historią, a historia to jest pisana, czyli od czasu przybycia Kolumba się liczy historia w Ameryce, a wcześniej wszystko, mimo że to jest ledwo ile 700-800 lat temu, to jest prehistoria, to jest jakieś domostwa ludu Kiwa. O, jest ładny rysunek, na którym wyglądają jak starożytni Egipcjanie. O, tu też jakieś resztki domostw. To co widzicie, to jest zegar słoneczny, służący do wyznaczania tego najdłuższego dnia w roku, 20 czerwca. W tym duży kamień ma szczelinę, a ten mały ma taki znacznik, o. Jak światło padające przez szczelinę trafia dokładnie w ten znacznik, to jest najdłuższy dzień w roku. Nie można robić za siebie czy coś tam w tym stylu. A tu jest parę rysunków naskalnych. Tu jest, nie wiem, co to jest, jakiś pająk. Krzyż. Nie, no nie jest krzyż, bo nie byli tutaj chrześcijanami jeszcze. Tu jest coś, o czym jestem w stanie powiedzieć parę więcej słów. Prawdopodobnie jest to rodzaj jakiegoś ibisa, który zjada żabę. I z żaby tutaj spadają krople wody. I niekoniecznie musi być to literalna literalny opis właśnie ibisa jadającego żabę, ale nawiązanie do wody, bo to była ważna dla nich rzecz, więc to było symboliczne nawiązanie do zasobów wodnych. Tak jak pamiętacie małpę w Nazce, która też symbolizowała dżunglę, czyli coś, gdzie jest dużo wody. Jeszcze kilka innych symboli. Na przykład ten symbol niż mnie przypomina, ale obecni Indianie powiedzieli, że to jest dla nich symbol migracji, ważnego elementu w ich kulturze, bo to jest jacyś Indianie Pueblo, którzy dużo migrują. Ten obszar wygląda, jakby taka wielka płyta się ktoś podmiotowił, ona spadła i się połamała. A na tamtym kamyczku tak zwana kamień gazeta, newspaper. A jeszcze na drugi pokój, ona tylko wyszła. Jesteśmy w takim punkcie, gdzie są skały warstwami. Białe, niebieskie i czerwone. Czasem warstwa jest podwójna na wyższych skałach, z tego co rozumiem. Generalnie jest tak, białe to jest popiół wulkaniczny, niebieskie to jest kiedy ten obszar był zalewany okresowo przez powodzie, a czerwony to jest koryto rzeki. Bardzo ciekawostka, bo wygląda, że skamieniałe drzewa były 2-3 od piaskowca na górze. Leżały. Były twarze i dzięki temu powstały właśnie takie, może nie grzyby, ale takie wzgórza, które ochroniły przed wodą. Tu macie drugie, a
Ale czasem woda już wymyła pod spód i już pospadały i leżą na ziemi. Niektóre rzeczy urwały się całkiem niedawno. Wyschnięta rzeka. Tu jest widoczek na te wszystkie warstwy. O, proszę, patrzcie. A można było pójść na spacer, ale nam się nie chciało. Wolimy pójść gdzie indziej. No i tak się też jest tutaj. Leżał sobie jakieś pięć drzewa, potem skamieniał. Naturalny most zrobiony z drzewa, ale drzewa skamieniałego. Wiecie, to drzewo kiedyś się wywróciło, wpadło do rzeki, zostało szybko pokryte tymi materiałem, tym rzecznym, nie wiem jak się nazywa po polsku, sedymentalnym, co zapobiegło zgniciu drewna. Następnie rozpuszczony w wodach gruntowych pył wulkaniczny dał trochę tego krzemu, który zareagował z drzewem i spowodował wytworzenie się kwarcu, który spowodował, że drzewo zamieniło się w kamień. Ale teraz z kolei najpierw drzewa i ten rzeki i deszcze wymyły wszystko nad drzewem, potem wymyły tak, zaczęły wymywać tak, że pod drzewem robiąc mały kanion. No i jak wymyją z obu stron, to runie. Na razie podparto w środku. Ale więc, gdyby nie podparto, runie by już całkiem niedługo mogło wszystko zlecieć. No i tak od punktu do punktu. Podjeżdżamy sobie autem. Idziemy, jak widać, 20-30 metrów, siadamy i jedziemy dalej. I tak już chyba było z 10 punktów i jeszcze z 5 przed nami. Na szczęście chyba będą takie dwa z dłuższą ścieżką. No i wychodzimy na taką równinę widoką. Zastanawiam, co tu jest ciekawego. Widzimy, że leżą jakieś kamienie. Okazuje się, że każdy ten kamień to jest jedno skamieniałe drzewo. Tu niestety nie można bliżej podejść, więc chyba jedziemy zaraz dalej. Opis gorszy niż w Unii Europejskiej. Która część ścieżki spełnia standardy, a która nie spełnia? Jest zaznaczone ładnie na mapce. Miejsce, w którym się teraz jesteśmy, Crystal Path. Na nie wygląda, jakby ktoś jechał z drewnem i zaczął je kupić. Ale leżąc takie drzewka, tylko ludzie jak chodzący zasłaniają, nawet ja. Ładnie wykrystalizowane. Ale są też takie, które wyglądają po prostu jak zwykłe kloce drewna. No i po prostu brązowe, ewentualnie lekko białe. Teraz to wygląda jak bardzo taki minerał. Bardziej. Na przykład tu leżą takie, które wyglądają po prostu jak pnie drzewa. O, nawet z korą. Aha, zasłaniam trochę. Nie, no, można by od biedy swoje liczyć. Generalnie wygląda, jakby Szyszko szalał tylko jakieś 200 milionów lat temu. Pociął wszystko i zostawił takie klocki drewna. To, co też jest ciekawe w tej okolicy, to jest to, że właśnie one naturalnie leżą na powierzchni, bo jak skamieniały, to stały się twardsze od otoczenia, bo akumulowały w sobie kwarc, nie akumulowały krzem i zamieniały w kwarc.
I potem woda wymyła całą resztę, a one tak zostały i sobie tak leżą po prostu. Nikt ich tu nie odkopywał, tylko sobie po prostu leżały. Czy jeszcze ewidentnie wygląda, by ktoś tu wpadł z piłą łańcuchową i pokroił na plasterki. Ale śmietnik. Mogliby to poukładać. Nie? Jak się dinozaura znajdzie, to przecież się go składa do kupy. Jeszcze brakujące części się dorabia. Mogliby tak jedno drzewo wziąć, poskładać i postawić na pionowo. Ja jeszcze nie powiedziałem, ale te drzewa to mniej więcej 200 milionów lat temu, okres Triasu. Tak mniej więcej dinozaury sobie łaziły, odczuły o nie pazury, ocierały sobie grzbiety, potem wymarły. Drzewa też wymarły, ale istnieją. A tu wyrósł mech, ale współczesny. No to sobie popatrzcie, to po prostu wygląda jak kora drzewa. Aż po prostu kusi, żeby oderwać, że to jest goły, żywy kamień. Nawet tam, gdzie ziemia jest usiana trocinami, to tak się okazuje, że każda trocina to jest mały kamyczek. To są wszystko kamyczki. Że wyglądają jak odłamki drzewa. Krótka instrukcja, jak to się działo. Drzewo się wywracało, przykrywało pył, znaczy ten muł, potem ten silikon, czyli krzem reagował, tworzył kwarc. Drzewo pękało. Dlaczego pękało? Nikt nie ciął, tylko tu jest mały opis. Po prostu były naprężenia, a tu była najkrótsza droga do pęknięcia. Jeszcze co znaczą kolory? Żelazo, magnez albo czysty kwarc, jak jest białe. O, i tu macie korytarz rzeki, której nie ma. Jest nawet piękny, wielki most przez nią. Tu wygląda, że kiedyś się jeździł autem, ale zamknęli. I trzeba iść kilometr jedną, kilometr drugą, potem jeszcze na miejscu kilometrowa pętla. A jeszcze coś napisali, że o 6:30 zamykają. Nie wiem, co będą wyganiać ludzi. Jest 6:10. Ja pewnie ledwie zdążę dojść i zobaczyć kawałek. Ale tu normalnie parking kiedyś był na końcu. Trzeba sobie normalnie po amerykańsku przyjechać samochodem. A teraz każą ludziom chodzić. Skandal. Nawet jeszcze są ślady miejsca dla niepełnosprawnych. I są tutaj po prostu ogromne ilości. Szkoda, że już zachód słońca się zbliża. I tak dobrze nie widać. Ja po prostu leży masa. A kolory są inne. Jakoś tu wariuje teraz i się balans bieli. Było opisane, że tu będą długie, więc myślałem, że będą takie długie, no jak drzewa. A to po prostu jest kwestia, że nie są takie metrowe, tylko powiedzmy są 3 metrowe, bo to są 3 metry mniej więcej. No i leży ich masa, po prostu masa. Czemużby tu wcześniej nie przyjechali? Może się kapili na jakieś ładne skałki. O, tu leży taki długi w jednym kawałku. Czy chyba dlatego w jednym kawałku, że jest jeszcze zasypany ziemią, więc on już jest popękany, ale go nie rozniosło. Więc leży cały czas ten jeden, ten sam. Że masz 4. A tu kolejny i do niego równoległy. Musiała być chyba jakaś sekwoja, bo tu leży, tu leży, tu leży i patrzcie, jaka to średnica była. Jeszcze tu leży. Tu leży i wszędzie leży. Gdzie jest wyjście z tej ścieżki? A tu jest wyjście. Więc czas przyszło na najsławniejszą amerykańską restaurację. Ale nie postanowiłem się, żeby zjeść coś, czego zwykle w Polsce nie jem. Czyli shake'a. A oprócz tego zamówiłem, ponieważ nie chciałem brać 10,
nuggetsów, więc musiałem wziąć 10 porcję. Dostałem zabawkę, dostałem gazetkę zamiast o wartości odżywczej, to dostałem gazetkę z grami. A w ogóle nie widziałem, po prostu nie widziałem w McDonald's, że były jakieś takie ekrany do gry. Taka propaganda od małego dziecka. Ronald McDonald czyści środowisko, łowiąc na wędkę w śmieci z jeziora. Pomóż mu licząc i nazywając wszystko, co widzisz.